Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest ten nieubłagalny przegląd fanartów, na który wszyscy kurde czekali. Więc no, to będzie przegląd fanartów z grudnia 2017 roku, czyli no, przegląd fanartów z ostatniego roku i przy okazji trochę z tego roku, ponieważ no, ten filmik jest trochę spóźniony, ale no, styczeń jest okropnym miesiącem dla studentów i ja nie jestem tego wyjątkiem. Tak więc no, czas zobaczyć co takiego, żeście mi przysłali i za wszystko podziękować, nie? Przy okazji, jeśli jestem dzisiaj taki trochę zamroczony, to za to też przepraszam, ale jest 12:50, jakieś 20 minut temu się obudziłem. Kurde, o 11 miałem wstać. Wstałem, popatrzyłem na zegarek. No nie, bo muszę te fanarty zrobić. Popatrzyłem na zegarek, myślę sobie, a jeszcze z pół godzinki sobie podrzemię. Kurde, z tych pół godzinek wyszło półtorej. Jak kurde było w pół do pierwszej, to się zerwałem na równe boki. Kurwa, fanarty! No i szybko coś zjadłem na szybko i proszę bardzo, robimy fanarty. Tak więc no, zaczynamy. Mam 64 maile. Zamknąć tam ryj na zewnątrz, żeby mikrofon nie ten. Chociaż kto wie, może mikrofon jest zbyt dobry, żeby brał pod uwagę to, co się dzieje w tym, w... No, jak to się mówi, poza domem i tak dalej. Tak więc no. Pierwszy fanart jest od kwadracika.pl. Więc proszę bardzo. Spierdalaj, Jeff, nie dam ci koksu, żebyś ładnie wyglądał. Pozdrów siatotm. O, i Sonic AX nie żyje. Ja tutaj jestem fajny i Tails z dwoma palcami chyba robi ten... typowe animcowe dwa, że hura, udało mi się. Mam nadzieję, że nie chcę tymi palcami komuś, no, posmyrać wiadomo gdzie, bo wszyscy wiemy, z jakiego Tailsa jest zboczeniec. Tak więc, no, dziękuję bardzo. Też sorry, że dzisiaj będę tak trochę szybko chodził z tymi fanartami, ale jest ich dużo i, no. Tak więc, no, zapisz plik. Tak, o... Kurde, chwila, jeszcze muszę tutaj kurde, oczywiście nie daje mi, że najnowszy jest na początku, nie? O mój Boże. Data. Ach, nie wiem, dobra, nieważne. Jakoś to... Chyba, że... Sorry, że tak wszystko, kurde, muszę robić... Lista niech będzie. O, dobra, niech będzie. I tak, ten fanart jest od Crossjacka. O kurde, ale duży. O kurde, chwila. W sumie dobrze nawet, że jest powiększony. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Za chwilę pomożemy mu. Notice me, senpai. Drzew de zjeb. PG zminął kill me. Czerwony kwadrat. Notice me, senpai. Dlaczego ja? Help, send help, please. Zostawcie mnie w spokoju, wy dwa śmierdziele. Ty czerwony kwadracie, nawet czerwony nie jesteś, bo jesteś szary. Ale no, chwila, gdzie tutaj? O, tutaj jest, dobra. No, dziękuję bardzo. Ja oczywiście jak zwykle poszkodowany jestem. Bo czemu miałbym nie być nieposzkodowany, nie? Chwila, jeszcze ciebie tutaj trochę przytnę w ten sposób. Trochę zmniejszę. O, dobra, jest. Git nie jest, lecimy dalej. Uwaga, tutaj będą lekkie spoilery do Doki Doki Literature Club. Od razu ostrzegam. Od Aris7511. Sayori z poduszką PG. A, rozumiem. Już rozumiem, o co chodzi. Zielony kwadracik na głowie, nie?
Czemu ona płacze? W sumie jakbym ja taki prezent dostał, to też bym płakał. No, thank you very much. Biedna Sayori. Lubi po prostu wisieć. Ale co ja z tym mogę zrobić? Ach, tylko płakać. Tak jak ona. Ten fanart jest od Ilaku. Ha, 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 ha. Ja chyba tutaj chcę się zastrzelić pistoletem. Tutaj coś ze mnie się śmieje. Zgaduję, że to czerwony kwadrat, który jest szatanem wcielonym, ponieważ jest okropny. Ale ostatnio aż tak bardzo mnie nie napadał, dzięki mojemu, kurde, routerowi lepszemu. Hell yeah! No, thank you very much. O, tako. Czerwony kwadrat jest straszny. Oh my fucking god. Dużo tego jest. Fan Jojo zrobił coś, co uwielbiasz. No dobra, zobaczmy. Zrzut ekranu. Tutaj będzie ich sześć, nie? Zobaczmy najpierw, co jest na tym zrzucie ekranu. A, okej, rozumiem. Okej, proszę bardzo. To jak to się zaczęło prawdopodobnie? Super PG Bros, fan Jojo, wyślij mi oryginalne zdjęcie twarzy PG, please, bo mnie zainspirowałeś do czegoś. Każdy będzie robić chyba memy z PG. Nie! Oh my fucking god. A co to wyszło? Zaraz wam kurde pokażę, jak wszystko ściągnę. To są straszne rzeczy, naprawdę straszne. Ale no, pościągam wszystko. Okej. To nawet nie wiem, co to jest zbytnio. Okej. Okej, dobra. Od Majewskiego 2016. Przy okazji może ten zrzut ekranu wsadzę jednak do fanartów. Zniknął, ale to nic, on nie jest najważniejszy. Więc tak, pierwszy z nich. Icami. Chwila, ZW, bo Reksio szaleje. Oh my goodness. No, i wróciłem. Kryzys zażegnany. Reksio z pokoju wykopany. Mogę, kurde, sobie spokojnie przeglądać fanarty. Przy okazji, jeszcze mam picie. No, bo gadanie przez godzinę jednak trochę powoduje, że gardło ci schnie. Kurde, wypierdzielaj Windows 10! Update'y mi pierniczone się pojawiają cały czas. Wścibskie gówno. Dobra, na czym stanęliśmy? A, już wiem. Okej, okay. Kolejny. It's a meme. Mario. No nie. Skąd wy kurde bierzecie ideę na takie rzeczy, muszę wam was się zapytać, no. Tak czy siak, no ja tam się nie skarżę, ale hej. Kolejny. To jest kotek, którego przesłałem na społeczności, chyba jako mój pierwszy post albo jeden z pierwszych. Teraz nie jest taki uroczy, tak jak wcześniej. To jest karta z Yu-Gi-Oh! Chyba. PJ Chan. Spellcaster efekt bije ludzi. Atak 1000, defense 1000. Czemu tak mało? Tego potwora nie rozpoznaję. Exodia czyżby? Część Exodii? Nie wiem. Nie jestem pewien. Tak czy owak, no. Idziesz tutaj. I ostatni. Michael Jackson EXE. On chce tylko spoczywać w spokoju, a wy z nim przeróbki EXE robicie. To jest okropne, ale no. Dziękuję bardzo i idziemy dalej. Okej, ściągam. Okej, dobra, od Lobotaker. It's a me, Chibi PG.
Napierdzielam się z słonikiem EXE. Przypomina mi to ten scenkę jak z laboratorium Dextera, jak Dexter i Mandark się napierniczali w ten sposób. Bardzo fajne. Ale jak ja miałbym mu przylać, to tylko z pięści. Ale no, dziękuję bardzo. Bardzo fajne. O, tak, o, dobra. Let's go! Okej, tutaj mamy... Mamy dwa. Okej. Tak, o, zapisz plik. I tak, o, zapisz plik. Kurczę, duże PNG jest, więc niestety będę musiał się z OBS-em pierniczyć trochę, ale to nic. Dobra, wait a minute. Dodaj obraz. Ta i przeglądaj. Więc tak, pierwszy z nich od Kici Rożek. Proszę bardzo. Okej. Tu jest Reksio. Ja tutaj się na niego patrzę, bo zjadł Jeffa i zostawił tylko jego rękę. Co to za karteczka, którą trzyma? I love PG. I love widzieć, jak kurde nie żyjesz, smrodzie jeden. Tak więc no. Dziękuję. Bardzo fajne kurde włosy mam. Bardzo stylowe. Dodaj obraz. Okej. Przeglądaj i... Oto. Okej. PG. Najgorsze święta ever. Od Jeffa prezent dostałem. Nie, to chyba dla Jeffa. Bo tutaj jest dla mnie prezent i dla Reksia. Na pewno kostka. Pod choinką. Mam nadzieję, że dynamit jest zapalony w tym prezencie. Tak więc no, dziękuję za dwa fajne fanarty. Ciebie zostawię jeszcze tu. O, bo jest miejsce. I idziemy dalej. Kurde, chętnie bym sobie jakąś nutę zapuścił, ale boję się, że będzie słychać na OBS-ie. Ja to prześlę i wszyscy zobaczą, jaki mój gust muzyczny jest do dupy. I przy okazji YouTube też przejmie film, czy coś. Okej. Zapisz plik i zapisz plik. Od Jeffa de Kotleta będą następujące dwa fanarty. Pierwszy z nich. Kurde, trochę niezbyt dużo widać. Jestem Bogiem. I cię zabiję? Ja jestem z gaśnicą. Tutaj komp. Hill Act 1. Biegnę z gaśnicą. Jest słonik. A! Nie jesteś, kurde, Bogiem. Kurde, jeżem. No. Niech spierdziela smród jeden. Co on sobie myśli. I jeszcze drugi. Moment. Proszę bardzo. Tu pewnie jestem ja. Jakieś murzynki mi sofy ukradły. Wow. Niestety nie mogę przeczytać. A nie, XD, wow. Wal się. Zaraz, nie. Kurczę, nie rozumiem zbytnio. Chyba, że ja zobaczyłem, że oni mi kradną sofę i każę im wszystko odstawić. Kurde, byście kanapkę ukradli czy coś, a nie kurde sofę. Ja wam kurde dam. Ale no, dziękuję za fajne komiksy. Mimo tego, że trochę ciężko było rozczytać, ale to kij tam. Okej, kolejne dwa fanarty. Zapisz. I zapisz. No i wszystko jest od Tiny Rogers. Pierwszy z nich. Mały bonus. O kurde, powinienem był wcześniej tamtego dać, ale to nic.
PG jako panda. Bardzo fajne, mimo że pand nie lubi, ale dobra. Bardzo fajne. Przynajmniej jestem cute. Alright. Nie za daleko, dziękuję OBS-ie. Dobra, ty idziesz tu i teraz ty chodź tutaj. Get over here. Proszę bardzo. Święta są magiczne. Jem, Nyna, Jana, aha, Beka, Monika, czerwony kwadrat, zielony na choince, ja, pulpet, pieróg, szlendi, słonik, dobre pasty, PG. I kto tu jest debilem? Ten, kto się powiesił. Wygląda trochę jak księżniczka Peach. No i prawda, święta są magiczne. Szczególnie jak pierogi ciebie odwiedzają. Szczególnie jak są z kapustą i z grzybami, tak więc no. Dziękuję bardzo za fajne fanarteły. I idziemy dalej. Ponieważ jest ich dość sporo. Okej, niechcący kogoś na live'ie zablokowałem. Zaraz dam gwiazdkę. I no, będę wiedział. Kurde, miesiąc temu. Przepraszam, Minecz Art. Dobra. Zapisz plik. Ale no, jednak ten e-mail to nie jest zbyt dobre miejsce, żeby prowadzić konwersację. Najlepiej na Discordzie i tyle. Tak więc no, mój nick na Discordzie, który raczej się nie zmieni, to PG255, hashtag, zaraz zobaczę. Moment, moment. Jak mogę to zobaczyć? Jak kurde mogę się zobaczyć na Discordzie? Nieważne, będzie w opisie. No. Od Zgretka PGM. Sonic EXE Online Game wersja 1.8. Dobrze, że nie 666. Graj. Uderz go w twarz. Wywal kompa przez okno, zjem cię. Comic Sans MS. Gdzie jest mój dżem? PGDLC3. Shaitan Games. Nie myliłem się. Bardzo dużo lat. Jestem głupi. Ctrl-Alt-Delete wersja 1.9. Coming soon. Error 404. 666. Na to właśnie czekałem. 2018, hiperrealistyczna krew, Tales, Blue Screen of Dead, Sonic Exe 2016. Gry EXE są coraz to dziwniejsze. No, dziękuję. I przy okazji, no, kojarzę tego screena, był z tego, z Help Me, przynajmniej z pierwszej części. No, która mnie trochę spuknęła, nie ukrywam. OK. Zapisz plik. No tak więc no, dziękuję. Teraz od Szejtana 666. Kto by pomyślał, że sam Szejtan mi fanarta narysuje? Jeff. Cel gotowy. Bomby spadają. Apokalipsa i koniec. Tak jest. Tak to się kurde robi. No. Koniec najlepszy, kurde, z uśmieszkiem. Ponieważ wszyscy lubimy najlepsze zakończenia, nie? Okej, mamy aż 5 tutaj. Tak więc no. Ściągnę je wszystkie naraz. Niektóre, ten, 4 z nich to są chyba screeny z Counter-Strike'a, czy tam z Gmod chyba to się nazywało? Kurde, nigdy zapamiętać nie mogę, ta gra. Garry's Mod, o. Nie Gmod, chociaż może w skrócie. Dobra. Od nieskończonego jeża 5 załączników i 5 fanartów. Pierwszy z nich. Jeff jest cute, lel. Nie. Czemu jestem taki mały? Bo trzymam się z daleka, bo perspektywa i tak dalej, nie? Nie chcę
blisko tego, tej eboli siedzieć, nie? Dlatego jestem taki mały. All right. Proszę bardzo. Numer 2. Co tutaj się dzieje? Ktoś zdjęcie robi. Chwila, przytnę trochę, bo później będzie ciężko ten ogarniać to, jak powiększę, nie? W ten sposób. Kto to zdjęcie robi? Zgaduję, że drzew. Ja kurde, jakby mi robił zdjęcie, pokazałbym mu środkowego palca. Niech sobie nie myśli, że może. Jestem bardzo niefotogeniczny. To jest. Kurde, tutaj też niestety muszę przyciąć. Krab? Z różowym butem? Chwila, zaraz to ogarniemy. Który zwisa się powiesił, bo życie jest okropne. Czy to Knuckles? To jest but. Nie, zaraz to jakiś ptaszek. Kurde, nie wiem. Na gaśnicę na pewno mi to nie wygląda. Okej. Dobra. Na początku tak z daleka jak widziałem, to myślałem, że to jakaś plama krwi czy coś. Okej, następny. Od nieskończonego jeża. Tutaj jest Shadev. Na co on patrzy? Na My Little Pony czy coś? Chwila. Nie, to powieszony inny Shadow. Shadowcepcja? A on ma różowe jakieś te rzeczy. Tak czy owak, no. Skoro nawet Shadow the Hedgehog się powiesił, to oznacza, że jednak życie jest dupne. Let's do this together, yeah! Okej, i ostatni. A nie, to Anonymous jakiś. Tutaj powieszony słonik. Czy może rura mu przez dupę weszła i okiem wyszła? Nie wiem, nie wnikam. Tak czy owak współczuję. Chyba, że to jest słonik EXE, to wtedy nie współczuję. No. Tak więc dziękuję i lecimy dalej. Teraz muszę, kurde, wejść na pierwszą stronę. No i zostało nam jakieś 50 artów. Chyba, że. Czemu 51 mi pisze? Te wszystkie tutaj ogarnąłem. Ach, nieważne. Fanart tym razem jeden. Znowu od nieskończonego jeża. Za wcześnie wysłałem poprzednią wiadomość. Pobierz. Zapisz plik. PG vs. Jeff Art copyright do not steal original character. Okej. Okay. No, edycja. Kojarzę, że tamten mój fanart ktoś zrobił inny. Tego Jeffa też jeszcze ktoś inny. Tę tapetę jeszcze ktoś inny. No i połączyłeś wszystko. Czemu jestem moją połówką twarzy jest Jeff? To jest okropne. Ale no, dziękuję. Lecimy dalej. A, to już widziałem od nieskończonego jeża. Do obrazu, którego użyłem. Okej, to dam gwiazdkę, żeby później ogarnąć, co tu jest. Tak. To znowu nieskończony jeż. Tutaj już widziałem ten jeden fanart, ale tego komiksa jeszcze nie. O nie, duże PNG, więc będę musiał znów się pierniczyć, ale to nic. Okej, dodaj obraz. Okej. Przeglądaj. Fanart PNG. Okej.
Moje stare bohomazy. Wydaje mi się, że już widziałem to. A to co? Koszmary. Kiedyś miałem dziwne kosz... Sonic. A ja wkurzony. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem tego fanarta. Teraz muszę być... Jakby to powiedzieć, muszę się pilnować, ponieważ doszły mnie słuchy, że ludzie lubią przysyłać do mnie fanarty, które należą do innych ludzi. Tak więc no, nie wiem, jeżeli zrobiłeś tego fanarta wcześniej i go jeszcze raz przesłałeś, to thank you very much. Jeżeli nie zrobiłeś wcześniej, nie przysłałeś, to sorry, ale ja mam jakąś dziurę w głowie i tak dalej, no nie. Tak więc, a jeśli ty nie zrobiłeś i przysłałeś, to... No. Okej, lecimy dalej. Czy jesteś gotowy na grudniowe arty? Jestem. Okej, więc tak, od Aglo. Hej, z tej strony Pieruk Aglo. Chcę poinformować, że zrobiłem nie jeden, ale dwa e-maile w grudniu. Ten się nie liczy. W pierwszy będzie obrazek, a drugiego nie zdradzę. Do zobaczenia, Pieruk Aglo. Chłe, 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 też mnie zobaczycie. No hejka. Monika zawsze musi się wkraść wszędzie. O, jeszcze tutaj. Chwila. Tako. Ja też tam będę, Lenny Face. A kuku. Przynajmniej to nie jest face swap. No, dziękuję bardzo za zapowiedź. Tak więc myślę, że dokupiemy się do tych artów. Alright. Zapisz plik. Tako. Od Suzuki-chana 123. Mógłbyś pozdrowić Mafinka z Wattpada i Ayano. Nie umiem rysować, to pozdrawiam Mafinka. Zero Mafinka, zero i Ayano. Więc kto jest... Zaraz, najpierw może pokażę. Okej. Okay. Kto jest na tym fanarcie? Ja, Gaśnica, Jeff, Jane, Judge Angels, Zero Clockwork, Helenka, Louis, Jason, Puppeteer, Off, ja i Nina. W sensie, że ty. A, okej, okay, dobra. Zobaczmy. To jest Zero. To jest Jason. To jest Louis pewnie. Tu jest Jeff. Kurde, czemu pokazuję moim kursorem, jak nic nie widzicie? Tu jest Puppeteer chyba, tu jest Offender, ale Senpai, ja nie jestem krapem. To pewnie ty. PG, kochaj mnie. To jest Jeff na pewno. Tutaj Judge Angels się wkurzyła na Ninę. A tutaj płacze. Gaśnica, why you do this, gaśnica, please. Tu płacze pewnie Jane. No. To jest moje no-no zone. Moja bariera przeciwkrapowa. Offender, spadaj. Jesteś dziwny. Nie lubię cię. Cholera, dobra. Chwila. Tako. Tako, no. Dziękuję bardzo. No. Idziemy dalej. Ty, ale jako bardziej zabójczy. Dobra. Więc jeden fanart, jeden szkic. Zaraz zobaczymy. Znaczy ja już widzę, ale wy zaraz zobaczycie. Więc tak. Od Wolfstara. Fanart. Cieszę się, że chociaż taki, bo ja no... Z serwera wiem, co potrafisz robić. Ja jako ninja mam nawet Sharingana. Trochę jak... Trochę Kakashiego przypominam. No. Nie widać mojej brody i wąsów. To znaczy, że jestem ninją. Tak więc no. Dziękuję. I zaraz pokażę tego. Szkic narysowany na historii, jak napisałeś. There you go. It's a me. Po raz drugi. Tako. No, ale hej, szkoła do czegoś jednak się przydaje.
jak jesteś na lekcji i się nudzisz, to zawsze takie kreatywne rzeczy wychodzą. Ja, kurde, zawsze rysowałem ludziki w zeszycie, gdy się nudziłem. A jako, że bardzo mocno się nudziłem, to dużo ich było. Tego stopnia, że musiałem, kurde, aż zeszyt cały przepisywać na czysto. To nie było miłe rozwiązanie. To nie było miłe rozwiązanie. Wcale. Okej, okay, zapisz plik. Nikt nie spodziewał się inkwizycji PG Totodile. Proszę bardzo, to ten jeden zapowiedziany fanart od Aglo. Wrr. Nawet Pieruk się cieszy, jej powiedział. Wiecie co, jakbym chodził na Halloween i żebrał o cukierki, to tylko w takim stroju. I robiłbym takie wrr, żeby ludzie się nie bali. Ale jeszcze nałożyłbym buty. No, dziękuję bardzo. Bardzo fajne, kurczę. Podoba mi się. O, takiego Boga to ja rozumiem. Będę się do tego modlił, jak będę miał zły net. Okej. Okay. Niech będzie. Tako. Od Wolfstara. Kolejny fanart. W jednej ręce pad od PlayStation, w drugiej zielony kwadracik. Czy trzeba czegoś więcej w życiu? Nie! No, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Sorry, że tak też szybko idę, ale no, tych fanartów jest trochę dużo i. No. Okej, okay, od Aglo, trzy fanarty. Nawet gifowe. Gaśnica GIF nawet jest. Dobra, pierwszy z nich. Chwila. Jak korzystać z gaśnicy? Wziąć, ponieść, użyć i się zapalić. Gaśnica Senpai, Jane the Killer, Yandere, Live itp. Alright. Bardzo fajny, cute gaśnica. Okej. Okay. Kolejny. Nie będę może zdradzał imion, nazw plików raczej. Proszę bardzo. Drugi. Monika, Doki Doki Literature Club. Co ty tam mówisz? A, Just Monika, okej. Okay. Dobra, tylko mnie nie bij po ostatnim live'ie. Się przekonałem, że to ty masz kontrolę nad wszystkim. I potem zadałaś mi mnóstwo damage'a. Okej, okay, i kolejny fanart stoper. O, chwila. Kurde! A psik do jasnej wiosny. Aż się zapsmarkałem cały, no może nie dosłownie, ale hej. Okej. Okay, zdradziłem, kurde, nazwę pliku. No nic, ale dobra. Proszę bardzo, i trzeci fanart. Stoper, prawie wszystkie czas na gównianą creepypastę. Don't stop me now! I Lenny Face fajny. Stopera nikt nigdy nie zatrzyma, chyba że baterie mu padną. Albo sam czas się zatrzyma, to wtedy byłby problem. Tak więc no. Dziękuję bardzo za trzy fajne fanarty i lecimy. O! Copyright claim za My Immortal. Ciekawe za co? O! Nintendo? A, bo ja tam chyba ten zwiastun Bayonety 3 widziałem. Nieważne. Okej. Okay. Zapisz plik. Canyon.pl. Okej. Okay. Dobra, od Canyona.pl. Zobaczmy. Zobaczmy. Nagrasz coś o mnie? PG jeszcze nagrywa. To chyba Azer. Ten, co płacze. Czemu ja zgadam z krzesłem? Lubię gadać z krzesłami, ale proszę.
Ale no, bardzo fajne, dziękuję. Tutaj. Okej, idziemy dalej. Oh my god, ale fajne. Okej. Sorry, że tak będę teraz nosem ciągał. W sumie zaraz wysmarkam się. Walić to. Wyłączę na chwilę mikrofon. No, i już jestem. Mam nadzieję, że nie zapomnę wyciąć tego momentu, ale pewnie zapomnę, więc przez chwilę będziecie pewnie mieć ciszę. Okej. Proszę bardzo. Od Miss Me. Albo od Agaty. O, proszę bardzo. Od Agaty. A co się stało? Okej, pojawił się. Dobra. PG. I'm fabulous. Krapopasta. W moim sercu. W moim sercu. No, ale jestem przynajmniej fabulous. Patrzcie, jak moje włosy normalnie aż błyszczą. Są takie piękne. Może jeszcze nie są aż tak długie jak tutaj, ale za niedługo, za niedługo. No. Dziękuję bardzo. O, i idziemy. O, nie, nie tutaj. Idziemy dalej, nie wstecz. Okej. Okay. Te dwa widziałem na Discordzie. Pobierz. Dziękuję. Najpierw ten, bo można go wsadzić do OBS-a bez problemu, więc tak, od Vitani Art. A, to jest mem z Leonem. Serce Leona, Aliesta. Trochę bije. Iron Maiden. Nieco więcej. Leon Help, mocno bije. Osiet. Michaela Jacksona niechcący ruszyłem. Moonwalka zrobił dzięki mojej myszce. Tylko do przodu. I jeszcze fanart. Tako. Dodaj obraz. Tak. Przeglądaj. To chyba ten. No, to jest ten. Kiedy krapy wejdą za mocno. Witany budyń. No, bardzo fajne. Bardzo fajne, kurczę. Takie trochę, tak jakby farbą namalowane. No a ty kurde krzyczałaś, że będziesz płakać i tak dalej na Discordzie, jak zobaczę twój, że ja będę płakał, jak zobaczę twój fanart. Nie płaczę, bo jest fajny. No i dziękuję bardzo. Zostawię ciebie gdzieś o tu. Proszę. Idziemy dalej. I dziękuję za. O. Znowu My Immortal, ale to chyba na tym, na kanale replayowym. A walić to. I tak kurde milionów na YouTubie nie zarabiam. Heh. No. I fanarcik od Gienia. Co to je, NW? To coś by banan. Stopień, stopień. Gaśnica Senpai. Rysunek by banan, opracowanie by gieniu, kolorowanie by gieniu. Gaśnica jest taki cute. Nawet ma fajną mordkę. Hell yeah, dziękuję bardzo. Coś tam mi mrygnęło na OBS-ie, mam nadzieję, że nie widzieliście. Dobra, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Okej.
Zapisz plik. OK. OK. Od KJM47. Co my tutaj mamy? Ja strzelam do Jeffa z pistoleta. I on zielonym dymkiem się truje. I całe szczęście! Bardzo fajne. A moje włosy oczywiście na wietrze są. Fabulous. Normalnie jak superhero. No, w sensie, no, ten fanart był, ma w tym, w nazwie hero, więc no, na pewno tak jest. Tak więc no, dziękuję bardzo, PGMN. Truje Jeffy bąkami Reksia. Let's go. Moja kobieca wersja, okej. Okay. Być kobietą, no zobaczmy. Od Vansa 88. Gdyby PG był kobietą. Ale mam duże M. No wiecie, chodzi ci o oczy, panie. No oczy też bardzo duże. Bardzo duże oczy. No i bardzo fajne, nie? Walory ma bardzo fajne, nie? No, dziękuję bardzo. Szkoda, że brody i wąsów nie ma, no ale wiadomo, dlaczego nie ma. Ale hej, jest super. Dziękuję bardzo. Lecim dalej. OK, zapisz plik. Tako. I od Milor Chan. Proszę bardzo. Spierdzielaj, Jeff. Nikt cię nie lubi, tym bardziej ja. Kurde, powiększyć chcę. Daj mi powiększyć. O. Jakby na mnie się patrzy, jakby chciałbym mnie dźgnąć tym nożem. A Reksio nic nie wie, co się dzieje. Tylko śpi i macha ogonkiem. Chociaż nie, może nie śpi. Spadaj, Jeff. Patrzę na ciebie. Krzywdy mi nie zrobisz. Tak więc no. Dziękuję. Bardzo fajne. O tako i lecim dalej. Kurde, ale mozaika też się zrobiła. Zapisz plik. Tako. Od Ezika. It's a me, Ezikowski, o. Tutaj Jeff z głupią mordą. Sonic X też. Spier. No. Idealna mina na spotkanie tych dwóch. Mam bardzo okrągłą głowę. No. Thank you very much. Tutaj. Dobra. I lecimy dalej. OK. Zapisz plik. OK. Tako. Od GGGG. Hiperrealistyczny supermęski PG. Czemu mam na sobie puder i makijaż? Bo jestem supermęski. I super cute. No, bardzo fajne, dziękuję. Też chyba farbami tak jakby malowane. Jak już to, chyba na tablecie graficznym i tak dalej, no można chyba tak jakby farbami malować, no nie, czy takie tam sprawy. Ja artystą nie jestem, ale wyobrażam sobie, że cyfrowo jakoś tam farby są symulowane. No, bardzo fajnie wygląda. Dziękuję. Ja w sumie, kurde, farbami malować nigdy nie umiałem, bo nie potrafiłem ogarnąć tego. Maczasz, kurde, w wodę pędzel, kurde, później w ten, w pale, tam, w tę farbę i ty malujesz na tym płótnie
I kurde, różnie ci to wychodzi. Raz jaśniej, raz ciemniej, nawet nie wiesz, co, jak to kurde, co z czym i gdzie i jak. Nie potrafię malować farbami. Właściwie w ogóle malować nie potrafię. Od Hikari Yukari. Bycie dobrą postacią oceny z egzaminu. Jeff, pała minus. I Jeff płacze. Nie płacz, Jeff. Jutro będzie gorzej. Być może jutro ci jakaś fangirl. Nie powiem co. No. Tak więc dziękuję bardzo. Zasłużona pała, kurde. Niech Jeff się weźmie do nauki. Okej. Kolejny. Okej. I tak, od Borysa Zalewskiego. Jeff the Kibel z kwadratową mordą. Idź srać, go to shit. W sumie to może nie jest kwadratowy łeb, to bardziej mi tak sedes trochę przypomina. Bo może pewnie to jest. Tak więc no, dziękuję bardzo. Tuło. Lecimy dalej. Dwa fanartsy. Zapisz plik. Najpierw fanarta z drzewem. Okej, fanart numer jeden, dobra. Żeby zrozumieć treść fabularną, nie? Od Crossjacka. Fanart numer jeden. Chwila. Gdzie jest mój PG? Jeff the Narcoman. I love you, my PG. Czemu wy mnie z nim shipujecie, okropne istoty? Jesteście okropni. Okej, i teraz drugi fanart. Zobaczmy. Tak dla porównania jeszcze dałem. Po zobaczeniu Jeffa z rysu Q1. No chyba, kurwa, nie. Spierdalaj, Jeff, nie kocham cię. Nie ma mnie! Ukryłem się od ciebie, smrodzie jeden. Tak więc no, trzeba mnie od niego odseparować, jak najdalej to możliwe. Ty siedź tu, a ja, biedny poszkodowany, będę siedział tu. O, PG Jesus mnie obroni. Dziękuję. I lecimy dalej. Alright. Zaraz pobieram. Zapisz plik. Kurczę, duże JPG. Z dużym rozszerzeniem. No, rozszerzenie duże litery. Niestety z nimi jest trochę ciężej, ale dopóki nie ma ich dużo, to da się ogarnąć całą sytuację. Więc tak, przeglądaj. Image otako. O nie, muszę teraz się bawić tym. Chwila. Obróć. O, idealnie. Więc tak, ten fanart jest od XXX Shade XXX. Harry Slenderman. Ja pierdolę. To jest Jeff. I ninja. Umyj zęby, Jeff. No, rzeczywiście takie żółte są. I Clockwork. Mochwork. Smile Dog. I Słonik EXE by Shade. I Gaśnica Senpai z serduszkiem. Wiadro Senpai też jest. No, w sumie ten fanart już wyszedł po psychopatce, więc hej. Dziękuję bardzo. No, dwóch senpaiów zawsze na propsie. A Jeff chyba nigdy zębów nie umyje. Ach, taki już jest los na stos. Okej. Zapisz plik. Okej, już rozumiem, o co chodzi z fanartem. Dobra. Od Night Taco. Chwila. Przekształcanie. Tak. Nie ty, kurde. Gdzieś indziej mi zaznaczyło, mimo tego, że ten obrazek zajmuje cały, kurde, ekran.
Tak o. Gotta go fast. Woof woof. Słonik the hedgehog. Dziura w psie. Pat pat. Tak więc no, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to nawiązanie do psychopatki. O! Sonic, no! Nawiązanie do psychopatki. Biedny Sonic, wszędzie się nad nim znęcają. Chwila. A, zero pierścieni, dobra. Biedny. Ale no, thank you very much. Idziemy dalej. Każdy rysunek wykonany samodzielnie. Okej. Tutaj trzy fanarty. Jeden, dwa. I trzy. Okej. I od Tiny Rogers. Pierwszy z nich. PG przed przeczytaniem My Immortal. PG po przeczytaniu My Immortal. O! Dokładnie to czułem w moim sercu. Moje serce krwawiło, łzy z oczu leciały. Oh my god! Kto kurde wymyśla takie rzeczy jak My Immortal? Nie rozumiem tego. Okej, okay, numer dwa. Ktoś. Hej, Enoby, Ebony, co tam robisz, Ebony, ktoś? Ja? To było strasznie suche. Ubieram makijaż! Przy niej to ja wymiękam, Jeff. Idę się zabić, ktoś. Wutyfy. No. Dziękuję bardzo. Dam ciebie tutaj i jeszcze jeden tutaj duży JPG, więc chwila. Dodaj. Obraz. OK. Przeglądaj. I ten. OK. Zapnij kurwa ten ryj PG w prawie każdym odcinku. Tina-chan. Nie ma to jak podarować komuś róże i powiedzieć do niego zamknij kurwa ten ryj. Na pocztówce to zarąbiście by wyglądało. No. Dziękuję bardzo. Idziesz tutaj. No, let's go! Okej, zapisz plik. Okej, i tak. Od Karoliny Garnys. There you go. Hej, jestem PG i kocham creep. Better don't try this again, prawdziwy PG. No, żaden kurde mój klon. Spierdzielaj. Nie jesteś prawdziwym mną. Jesteś moim cieniem. Ale kurde, jak jesteś moim cieniem, to będę musiał się przyznać do ciebie. Wtedy moją personę dostanę. Nie dziś. Thank you very much. Idziemy dalej. O, Jesus. Cztery załączniki, trzy z nich są audio. Tak więc no, dam gwiazdkę i audio ogarnę samemu, no nie? Bo niestety fanarty to tylko fanarty. Muszę jakoś się ograniczać, nie? Tak więc no, od Remu Bremu. Albo Remu 82. Dobrze, mój uczniu. Mam pomysł, drogi fandomie. Nieskończoność krapów i mój wróg PG dostanie psychozy. Atak wiaderka senpaja. Ślub. Biedny Hubert Gumka. Hubert. No trochę biedny. Moja najulubieńsza postać w tej paście. Gumka do ścierania została rozwalona, o ile dobrze pamiętam. Ale pewnie tak się nie stało. Ale nie pamiętam. Już tej psychopatki nawet nie chcę pamiętać, szczerze wam powiem. Po prostu. Tak więc no, dziękuję bardzo.
głosy przesłucham sobie później samemu. Tak więc no, thank you very much. O, kolejny fanart. Okej, dobra. Kolejny fanart od Wolfstara. It's a me! Ja pierdzielę, ale wy naprawdę umiecie fajnie rysować, tyle wam powiem. Ja kurde nawet takich rzeczy nie potrafię tak fajnie narysować. Ja kurde, jak już to tylko jakieś barachła. Jak już to może tylko poki w pęcie dobrze mi wychodzą. Ale no, dziękuję. Bardzo, bardzo fajne. Tutaj. Idziemy dalej. Raz, dwa. O! Trzy, cztery. O kurde, dużo tego. Dobra. Sześć jest ich. Tak więc no, pobierajmy wszystkie po kolei. Od Aszczan. Proszę bardzo, fanart numer 1. PG, ja. Co tam pisze? Kiedy nowa gównopasta? No szczerze mówiąc, na razie nie będzie ich zbytnio dużo, bo po pierwsze psychopatka rozpierdzieliła mnie, kurde, 2 godziny jakieś czytania tego cholerstwa, a po drugie, no... studia i tak dalej. Niestety nie mogę się na tym skupić. Okej. Okej. Drugi. Proszę bardzo. Spierdalać z mojego streama. Nie! Co tu robi Lugi? Biedny Lugi. Jeff może spadać, słonik też, ten pikachuj bez oczów też. Ale Lugi jest spoko. On odkurzaczem kurde duchy wciągał. No, czy jak to nie jest super, to nie wiem co jest super. Ghostbusters. A i tutaj screeny z... okej, dobra. Chwila. Zapisz plik. Okej, tutaj mamy screeny z Pokémon Go. Tu ja jako Totodile, oczywiście facet, jest XL, kurde, ja chciałbym złapać jakiegoś, ale no, przy mnie nie ma Pokestopów, a internetu tego, żadnego LTE, żadnych abonamentów nie mam, więc połazić niestety po mieście nie mogę. I tak, zapisz plik, kolejny screen. Mroczny Lord Jigglypuff. Czyż on nie jest straszny? Ma więcej CP ode mnie! Rzeczywiście, to jest Mroczny Lord. Okej. Zapisz plik. Tako. I tako. Jeff the Killa. O, on ma już mniej CP, całe szczęście. Ta twarz, kurde, opowiada, mówi więcej niż 1000 słów. O, kojarzę. Tako, zapisz plik. Tako. I proszę bardzo. Nie wiem, może kojarzycie tą Crimping Pastę, jak ona się zwała? Z Zangusem tam, czy coś? To jest jeden z głównych bohaterów tej pasty. Seviper, który się Fang nazywa. To już trzecia generacja jest w Pokémon Go? Ja cię kręcę, jak to szybko idzie. Okej. Dobra, więc na razie zmniejszę te screeny w ten sposób. A, jeszcze jeden tutaj jest. Pominąłem niechcący. Chwila. O tako. Dobra. Jeszcze. Zapisz plik. To w sumie to jest mem, nie? Ale hej, why not? I proszę bardzo. PG. Jaki kraj? Taka Conchita. A to jest Toksik z przodu. Czyż on nie wygląda dziewczęco? No, brody nawet nie ma i wąsów. No, dziękuję bardzo. Lecimy dalej.
Okej, download, zapisz plik. Kurde, będzie to chyba najdłuższy odcinek fanartów z tego, coś mi się wydaje jak na razie. Ale hej, ja się nie skarżę. Fajnie jest je przeglądać. Od Uli Siemaszko. Taśma malarska. O! Chwila. Ja biedny płaczę. Straszne makarony kocham. Płaczę, bo zielony kwadracik się zamienił w aniołka. Ktoś go zabił. Trzeba go pomścić. By ukulele. No bardzo... O, i koronę nawet mam. Jestem królewną. No, dziękuję bardzo. Super, superowe, naprawdę. Dziękuję. Bardzo fajne. Płaczę chyba ze szczęścia. Taki fajny fanart. Okej, lecimy dalej. Ściągnij, zapisz plik. Tak, o. Od Tiny Rogers. PG jest fajny, Tina Chan. Dziękuję. Nina the Killer. Nie wiedziałam, nie wzięłam funkcji, więc... Funkcji, więc jest to. Nina plus Jeff. To jest kurde idealna walentynka. Jak myślisz, jest lepszy... PG, który jest lepszy? Dwa są fajne. No. Dwa są fajne i tyle. Ciężko wybrać. Ale no. Czy to jest ogonek Tailsa i uszy Tailsa? No. Dziękuję bardzo. Zrobimy tako. No, oba są fajne. Lecimy dalej. Na live'u pytałam się, czy mogę. Okej. Okay. Od... Uli Siemaszko, kolejny fanart. Chwila. Przykliknąć dobrze. O. PG w sukience. Nawet w sukience mam bardzo ładne wdzięki. Ale ta twarz mówi więcej niż 1000 słów. Po raz kolejny, ale to prawda. Trochę jak tancerka wyglądam. Hell yeah, dziękuję bardzo. Okej, okay, idziemy dalej. O. Chyba coś się nie przesłało tak jak trzeba, bo mam tutaj error, nie może obrazka wczytać. Ale zaraz zobaczymy, co można z tym zrobić. Doki, doki. Kurde, szkoda niestety. Chwila. A może... Nie, tylko mi... HTML kopiuje. Tak więc no. Familiar Linux. Niestety pokazać fanarta nie mogę, bo jakiś błąd jest. Pokazuje mi, że plik uszkodzony czy coś. Tak więc no. Wyślij mi go jeszcze raz. Chyba, że wysłałeś mi czy wysłałaś później na następnym e-mailu. Tak więc no. Jakby co, to ja będę czekał. To Doki Doki się nazywał tytuł. Proszę bardzo. What, what? Okej, okay, nie wiem czemu mi spierniczyło z tego, z fanartów, ale dobra. Okej. Okay, dobra. Zrobimy tak. Tak, o, i muszę niestety nadać imię. Dobra. Więc od znajdku... A, od znajdy. O, proszę bardzo. Na fanarcie było napisane. Proszę. Oto ja. Paranormal Activity. No cóż, no swoje rzeczy w życiu widziałem, nie? Szczególnie w internecie. W formie tekstowej. Więc powiedziałbym, że w większości przypadków to jest paranormal activity, co się dzieje, kurde. Tak więc no, dziękuję bardzo. Let's go here. No, dziękuję, bardzo fajne. Okej. Okay.
Okej, zapisz plik. Okej, i od Wiki 407. O Jezu, ale fajna kreska. Pasztet! A Jeff niezadowolony jest z tego. O, dostał kulkę w brzuch. Całe szczęście. Wyglądam trochę kreską podobny, trochę jestem do filmów Disneya, tak trochę. Przypominam, bardzo fajne, bardzo fajne, o Jezu Chryste. A Jeff może spadać. Z dziurą w brzuchu daleko nie zajdzie, chociaż w końcu ma matrixowe moce, więc hej. No, dziękuję bardzo. Ty pójdziesz o tu. Dobra. Lecimy dalej. Jeszcze 14 maili. To jest 14, tak by the way. Dobra, duże JPG. Jaka nazwa? Chwila. A, dobra. Dodaj. Obraz, ok, przeglądaj. To jest to. No, to jest to. Więc od Steve'a Fnafowicza. To jestem ja, a na mojej głowie jest Totodile. I się cieszę. A tło jest bardzo fajne. Zaraz. Troll. 29.12.17. A nazywaj mnie Madę. Okej, no to od Madę w takim razie. Bardzo fajne. Jestem happy. No. Tak. No, dziękuję bardzo. There you go. Idziemy dalej. Zapomniałem, bro. Dobra, poprawiona wersja, chwila. No, dobra, od razu się pokazało, tak więc chwila powiększę i pokażę wam. O. Teraz jest z brodą. No, dziękuję bardzo. There you go i lecimy dalej. Kolejny art prosto z Painta. Zapisz plik. Tak, od Xperego X-a. Xpery Fanarts 2017. Ja się zabić teraz. Ty mnie chcesz zabić? Tak, bo mój nóż Stevie Mango zadaje 1 milion obrażeń. Nie kłam, ta wykałaczka nawet muchy, tą wykałaczką nawet muchy nie zabijesz. Ale ja nie kłamię, jesteś adoptowany. Ucieka. Spadaj, drzew. Dobrze, że uciekłeś. No. Dziękuję. I lecimy dalej. Oh my god. Oh my god, ale dużo tego wszystkiego. Proszę, niech nikt mnie nie pyta, co miałem w głowie robiąc ten art. Okej. Runda ostateczna. Od TM. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Let's see what is going on. Dobra, więc tak, tutaj. Chwila, największe może. Tutaj jest gaśnica Senpai lecący na Niankacie, który laserem strzela w budynek. Wielki Totodile, na którym jest zielony kwadracik i Timonka. Tam jest Toksik, ale co on robi? Nie jestem pewien. Nie, to Toksik w zbroi, okej. Chyba w zbroi Garena z The League of Legends. Tutaj ktoś leci samolotem. Może jeszcze powiększę. O. Co to leci? Timmy może? Tutaj ten. Samobójstwo z Kalmara, bo chce popełnić samobójstwo. Tutaj Voldemort. Bardzo, bardzo no, fajny. Missingno. Czerwony kwadracik z brzydkim ryjem. To jest ten. Chwasti z Underlay Tale. Marian, czarny. Big Ben chyba? Tak, Wubu Fett, który zapierdzielił mojego Oscara. Pierdzielony Wubu Fett, giń, szmato! Taj dywan.
z Lujem. O, jest Red. Zjada PGEG. Czy tam PGG. Ten, jak ten się nazywał? Buried Alive. Potwór z amnezji. Pinky Gaze. Piłą łańcuchową i z kupą emoji. Ja spierdalam, Jeff. Dobrze powiedziane. Tlails Doll. Ed. Nóż. Pentagram ze słonikiem. I'm a goddess. Sonic, nie jesteś bogiem, tylko zlepkiem pierdolonych pikseli. Ja z niebieskimi włosami. Rexio jest. Rexio zawsze na propsie. Czołg, którym jest pan CJ i pacierzak. PGGCPPL. Feraligat jest. Luigi się patrzy tutaj. Jest Monika, jest Pikacz. Z wódką, no bo trzeba, kurde, się nachlać, żeby zrozumieć, o co chodzi. O, jest jeszcze ten duch z wieży Lavender Town. Chyba żeśmy wszystko zobaczyli. Ja pierdzielę, dużo tutaj rzeczy jest. Harmider, ale kontrolowany Harmider, bardzo fajny. Okej. Okay. I wyglądam trochę jak protagonista z Persony 3. I super, bo on ma zaczepiste włosy. Tak więc no, dziękuję bardzo. Dużo tego jest. No, dziękuję. Lecimy dalej. Okej. Okay. Zapisz plik. Dobra, jeszcze 10 maili nam zostało. Już niedużo. A gardło mi usycha. Ale dobra, dam radę. Jest ze mną, kurde, Lipton Tea. Le meilleur. Faible en calories. Sans colorant. Hen Klerstoffen. Proszę bardzo. Od Rosella Knight. Od Roselli Knight raczej. Odmieniajmy, kurde, przez przypadki. Jeff nie zasługuje na ładny rysunek. Ale zasługuje na Lenny Face'a. Czemu? Ja z zakrwawionymi oczami. Creepypasty na ekranie. To nie Shiba. Kiedyś miałem to Shibę. Laptopa. No ale niestety często się psuł. Były z nim problemy. Ale hej no. Bardzo dziękuję za fanart. No i gdyby z moich łez kapały czerwone łzy krwi, to pewnie by tak było bardzo często. Okej. Okay. Zapisz plik. Okej. Tako. O nie, zaraz. Muszę zmienić gdzieś... chwila. O tako. Muszę zmienić nazwę, bo jest jeszcze jeden plik, który tak samo się nazywa. Nie, stój, już ciebie ściągnąłem. No, hell yeah. Nie ty? Moment, muszę to ogarnąć. Chwila, moment. Gdzie on jest? A, jest chyba. To jest to. Kurde, niechcący zniknął. Ale to nic. Czy to jest... Tak, to jest to. Uf, udało się. Oj, przy okazji akurat wskoczył. Chwila, moment. Zaraz ogarniemy. Wiem, jak to zrobię. Usuń. Dodaj obraz, żeby było na samej górze, nie? Żebym już się nie pierdzielił. Fan... O, jest, dobra. Przy okazji dla tej osoby, co jej fanart zniknął, nie martw się, wciąż jest, tylko że no jako, że nazwę zmieniłem, to OBS dostał downa i usunął go z OBS-a. Hej PG, idź już spać, jest buzyno. Jeff, dobrze wiesz, gdzie są drzwi, wypierdalaj. A właśnie, to jest od Pusi fanart. No.
Okej, no, dziękuję bardzo. Bardzo fajne. Oczywiście zielony kwadracik zawsze na propsie. Jeff może spadać. Chyba, że on nie wie, jak działają drzwi. Kto kurde wie, co on wie, jak działa? Co jak działa? Okej, mam nadzieję, że dasz do. No, dam do przeglądu fanartów. No, wszystko, co jest przesłane do mnie na e-mail, zawsze. Co, znowu? O kurde, chwila. Też muszę zmienić nazwę. Okej. Wszystko, co jest na e-mailu, daję do przeglądu fanartów. Chyba, że będzie jakieś zboczone czy coś, to wtedy się zastanowię, nie? Od Brachi i Znajdy. Od Brachi. O. Dobra. Od Brachi. Czy Braci? Braci brzmi ładnie. Wy braci, Creepypasta Family, WTF. Co wy tu wszyscy odpierniczacie? O, jest zabójczy pomidor też! Fajne, że fajnie jest to, że najnowsze memy też są, kurde, ilustrowane. Czemu wszyscy macie takie dziwne buźki? Czuję się jakby to była, nie była willa Slendermana, tylko willa PG i ja bym się tymi dziećmi małymi opiekował. Ale hej, podpaliłbym ich wszystkich. No, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Krótki komiks. Okej, dobra, kolejność czytania oznaczona. Zapisz plik. Zarąbiście i tak. Od Neko and Inu. Zobaczmy. Jeden. PG. Tup. Tup. Pieróżek. Tup, tup. Tup, 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 tup. Dwie pary nóg w skarpetach. Senpai? O nope. Kopniak sokoła. Ściana. Czerwona ciecz. No i git. A, to drugie. Myślałem, że te drugie stopy to. Te nogi to będzie Jeff czy coś. Całe szczęście, że nie. Tak się kurde robi z Ninami The Killer. Niech sobie nie myślą, że są nietykalne, bo mówią: idź spać, mój książę. Co najwyżej ona poszła spać. To był sen wieczny, jak Jane. Okej. Okej, dobra. Zapisz plik. No, zarąbiście. Dziękuję bardzo. Od filozofa. Rysował Jeffa de Autyzma, który nie ma powiek. Upaćkał się, chciałem powiedzieć krwią, ale powiem dżemem albo keczupem. I pokazuje jęzora, bo jest smaczny. Znaczy nie Jeff, tylko keczup. No, bardzo fajny. Ale Jeff jest okropny jednocześnie. Dziękuję bardzo. Okej, ty Jeffie, idź sobie tutaj. I nie pokazuj tego jęzora. Nie pokazuj języka, bo ci krowa nasika. Mam nadzieję, że się spodoba. Humanoidalny owad. Okej. Zapisz plik. Od humanoidalnego owada. Donki Donki Literatura Klub. We can be together, gaśnica. A, Monika to ma oka. Monika to ma oko do facetów, nie? Trzeba przyznać. Kurde. I teraz będą na zawsze razem, a ja będę płakał. No, dziękuję bardzo. Idź tutaj i dobra, jeszcze cztery maile. O. Trzy, bo dostałem copyright claima za Personę 4, piąty odcinek. Ale nieważne. Dobra, i te trzy chyba są najnowsze, o ile dobrze pamiętam. Ponieważ widziałem, że jakieś trzy nowe dotarły od wczorajszego dnia. Więc no, macie szczęście. Od Bikiel Makarone.
Jane, a to ja chcę popełnić samobójstwo. Krzew de Kibel. To to? Clockwork. Trynki Topik. O, Jeff de Gąsienica. Jane z de Gaśnica. Ninina. Tutaj. A nie, to jestem ja. Jak The Binding of Isaac. Tutaj Reksio. Chyba wylała mi się cola z kubka i Reksio ją wylizuje. Reksio lubi słodkie rzeczy, bo on jest słodziutki. Tutaj jest zakrwawiony nóż, słonik i pomidor. The Killer. Pomidoropatka. No i gicior. A ja oczywiście jak zwykle płaczę. Co oni wszyscy ze mną robią? Chcą mnie zniszczyć psychicznie. Ale hej, bardzo fajne. No, pomniejsz. Dziękuję. Okej. Okay. Idziemy dalej. 17 godzin temu. Dobra. Guess who's back, madafaka. Chyba wiem, kto to. Proszę bardzo. O nie, chwila, muszę zmienić nazwę. Tako. Od Johna Kakałko. Proszę bardzo. PG. Z gry ma miecz i pistolet. Oh shit. Normalnie jak Dante. Tyle, że białych włosów nie mam. No, zarąbiście. Tak, obrazek tylko dla wtajemniczonych. Okej, chyba wiem, o co chodzi. Ale ja zbytnio wtajemniczony nie jestem, bo wiadomo, bo spoilery i co tam dalej, no nie? Tak więc, no, dziękuję bardzo. I ostatni obrazek. Prawdopodobnie ostatni, ale odświeżę i zobaczę, czy nie ma niczego nowego. Za niedługo. Okej, okay, kurde, godzina 14 minut. Myślę, że będzie godzina 20 minut jak nic. Tak więc no. Tako. Od Gienia. Ja, Gienia, pizduś XD. Na mocy ustanowionego mi przez siebie prawa ogłaszam was mężem i żoną. Monika, o nie, PG. Gienia, ksiądz tylko na fanartach UPG. No, bardzo fajne nawiązanie do wczorajszego live'a. Oh my god. A co to za kropka? Czerwona kropka? Chwila. Nie, widzę, że coś jeszcze napisane jest. Niestety nie mogę zbytnio rozczytać. Ale powiedzmy, że to słońce nad nami świeci. Hell yeah. Lepsza czerwona kropka niż czerwony kwadracik. Chyba, że czerwona kropka chce robić to samo, co czerwony kwadracik. Jak tak, to niech spada. Okej, dobra. Tak, wyjdziemy i zobaczymy, czy nie przyszło nic nowego. Odśwież. Chyba nie ma niczego nowego. Co to za te jedne odebrane do jasnej ciasnej? Będę musiał to znaleźć gdzieś. Tak więc no. Myślę, że to już by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o fanarty. Ile dzisiaj ich było? Zaraz zobaczymy. Jeszcze tylko wsadzę te, które mam na pulpicie. Uwaga, niektóre poznikają, ale to nic. Tak. 81! Tak więc no, Jezu Chryste, dziękuję za to, że chcecie rysować te wszystkie rzeczy dla mnie. To naprawdę miłe uczucie. Tak więc no, dzisiaj mamy 9 stycznia, od razu mówię. Mam nadzieję, że jeszcze dziś uda mi się całokształt przesłać na YouTube, ponieważ no, trzeba się z tym uwinąć najszybciej, jak to się da, no nie? I co? I kolejne fanarty za miesiąc. Mam nadzieję, że tym razem będą normalnie gdzieś tak
1, 2 lutego, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj niestety no, styczeń nie jest zbyt dobrym miesiącem do czegokolwiek dla studentów. Tak więc, no, jeszcze raz dziękuję bardzo za fanarty. Trochę te luki pozaklejam. Okej, dobra. Dziękuję jeszcze raz za fajne fanarty i no. Będę czekał na więcej. Pamiętajcie, możecie wysyłać go na mój e-mail. I no. Ja się już będę z wami żegnał. To był PG i widzimy się następnym razem. Cześć! A i przy okazji, no. Szczęśliwego nowego roku po raz kolejny. Wszystkim życzę, bo w końcu mamy już styczeń 2018, nie? A to są fanarty z 2017. No i też trochę ze stycznia, no nie? Ale dobra. Tak więc wielkie dzięki za fanarty i być może za obejrzenie, jeżeli chcieliście. To był PG, do następnego razu. Cześć!